pojedynku wicelidera tabeli Cisowianki Drzewce z 14 zespołem drużyną rezerw AWI Świdnik faworyt mógł być tylko jeden. Gospodarze w poprzedniej kolejce wygrali na wyjeździe z liderem Stalą Poniatowa 3-2, natomiast drużyna AWI wygrała u siebie z Wisłą Annopol 6-1. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwa zespoły w tym spotkaniu. Rezerwy AWI Świdnik. W bramce z numerem 1 Piotr Wolski, 4 Jakub Borowiec, 5 Olaf Walczyński, 7 Krystian Świdnik, 8 Bartosz Habros, 9 Alan Szeremeta, 10 Wiktor Lenart, 11 Adrian Leszczyński, 19 Maksymilian Walczyński, 20 Aleksander Bzowski, kapitan drużyny i z numerem 21 Bartłomiej Piwnicki. Trenerem rezerw AWI Świdnik jest pan Łukasz Jankowski. Cisowianka Drzewce. W bramce z numerem 99 Mateusz Miduch, 3 Mateusz Łakomy, 6 Maciej Pięta, 7 Michał Chwiszczuk, 9 Krystian Kobus, 13 Jan Wankiewicz, 16 Daniel Kendra, 21 Jakub Pacocha, 22 Dominik Giziński, 24 Mateusz Antoniak i z numerem 25 Konrad Szczotka. Trenerem drużyny Cisowianki Drzewce jest pan Łukasz Giza. Spotkanie poprowadzą sędzia główny Paweł Komorek, na liniach zaś pomagać jemu będą Kamil Reszka i Bartosz Wawer. Z pierwszym gwizdkiem sędziego gospodarze ostro ruszyli do ataku na bramkę AWI. Piłkę na lewej stronie boiska otrzymuje Jakub Pacocha i podaje w pole karne do Daniela Kendry, który dogrywa na głowę do Michała Chwiszczuka i tak pada pierwsza bramka w tym spotkaniu. W pierwszej minucie spotkania Cisowianka Drzewce, AWI Świdnik 1-0. Piłkarze ze Świdnika cofnęli się całą drużyną na własną połowę i to spowodowało, że gospodarze spokojnie wyprowadzali akcję z własnej połowy boiska. W tej akcji Michał Chwiszczuk podaje do Jakuba Pacochy, który idealnie dogrywa do Daniela Kendry i piłka po raz drugi ląduje w bramce gości. W szóstej minucie meczu Cisowianka Drzewce, AWI Świdnik 2-0. Jedenasta minuta meczu, gospodarze cały czas w natarciu na bramkę gości. Konrad Szczotka podaje do Macieja Pięty, który decyduje się na indywidualną akcję, ale jego uderzenie broni bramkarz AWI. W 15 minucie spotkania gospodarze wykonują rzut rożny z prawej strony boiska. Po krótkim rozegraniu Michał Chwiszczuk podaje do Konrada Szczotki, który uderza z 14 metra, ale piłka mija bramkę Świdniczan. Dwudziesta druga minuta spotkania i kolejna akcja piłkarzy Cisowianki. Konrad Szczotka podaje w pole karne do Michała Chwiszczuka, ale Jakub Borowiec wybija piłkę na rzut rożny. Do piłki podchodzi ponownie Konrad Szczotka i dośrodkowuje na 7 metr, ale Mateusz Łakomy główkuje obok bramki gości. Minęły zaledwie 2 minuty i gospodarze przeprowadzają kolejną akcję prawą stroną boiska. Podanie w polu karnym otrzymuje Krystian Kobus i piłka wychodzi na rzut rożny. Konrad Szczotka dośrodkowuje w pole karne, Michał Chwiszczuk uderza głową, a Krystian Kobus dopełnia tylko formalności i piłka trafia do bramki AWI. W 25 minucie spotkania Cisowianka Drzewce, AWI 2 Świdnik 3-0. Trzydziesta trzecia minuta spotkania. Piłkarze Cisowianki wykonują rzut wolny z ponad 20 metrów. Konrad Szczotka uderza mocno, ale bramkarz wybija piłkę i Krystian Kobus uderza na raty, ale Piotr Wolski wybija piłkę na rzut rożny.
36. minucie gospodarze wykonują kolejny rzut rożny z lewej strony boiska. Michał Kwiszczuk wymienia podania z Konradem Szczotką, ale jego dobre dośrodkowanie nie wykorzystują napastnicy cisowianki. Minęła zaledwie minuta i oglądamy kolejną składną akcję gospodarzy. Krystian Kobus podaje do Daniela Kendry, który dogrywa piłkę na 6 metr, ale obrońcy Awi blokują uderzenie Krystiana Kobusa. A to już sytuacja z 41. minuty spotkania. Piłkarze Awi popełniają błąd przy wyprowadzeniu piłki z własnej połowy boiska i gospodarze przechwytują piłkę. Michał Kwiszczuk podaje do Konrada Szczotki, ale jego uderzenie mija bramkę Świdniczan. Piłkarze cisowianki dominują na całym boisku i stwarzają sobie kolejne sytuacje do zdobycia bramki. Niestety w wielu sytuacjach brakuje trochę szczęścia albo zawodzi skuteczność i wynik nie ulega zmianie. Po zdecydowanej przewadze i jednostronnej grze cisowianka Drzewce, Awia Świdnik, wynik do przerwy 3-0. Druga połowa spotkania i gospodarze wykonują rzut rożny z prawej strony boiska. Konrad Szczotka dośrodkowuje w pole karne i Mateusz Łakomy uderza głową, ale piłka mija bramkę gości. W 50. minucie meczu piłkarze cisowianki przeprowadzają akcję lewą stroną boiska, po której piłka wychodzi na rzut rożny. Maciej Pięta wymienia podania z Michałem Fiszczukiem i decyduje się na uderzenie po długim rogu i tak pada czwarta bramka w tym spotkaniu. W 50. minucie meczu cisowianka Drzewce, Awia Świdnik 4-0. Gospodarze nie zwalniają tempa i przeprowadzają kolejne akcje. Piłkę na lewej stronie boiska otrzymuje Dominik Giziński i dośrodkowuje w pole karne. Daniel Kendra uderza głową, ale piłka trafia w słupek bramki gości. 60. minuta spotkania, gospodarze wyprowadzają akcję z własnej połowy boiska. Piłka trafia na lewą stronę do Krystiana Kobusa, który podaje do Sławomira Radzikowskiego i dokładne dośrodkowanie na głowę Daniel Kendra zamienia na 5. bramkę dla gospodarzy. W 60. minucie meczu cisowianka Drzewce, Awia Świdnik 5-0. W 70. minucie meczu oglądamy kolejny atak gospodarzy. Piłka trafia na lewą stronę boiska do Dominika Gizińskiego. Jego dośrodkowanie wybija obrońca Awi. Chwilowo piłka opuszcza pole karne, ale goście popełniają błąd za błędem i Daniel Kendra wyłuskuje piłkę i zdobywa 6. bramkę dla swojego zespołu. W 70. minucie spotkania cisowianka Drzewce, Awia Świdnik 6-0.
Goście wznawiają grę ze środka boiska i po paru podaniach tracą piłkę na własnej połowie. Piłkę otrzymuje Daniel Kendra i podaje do Mateusza Camoli, a ten zdobywa siódmą bramkę dla gospodarzy. W 71. minucie meczu Cisowianka Drzewce, Awia Świdnik 7-0. W 75. minucie meczu piłkarze Cisowianki wznawiają grę od własnej bramki. Piłka trafia na lewą stronę boiska do Grzegorza Żaka, który podaje do Sławomira Radzikowskiego. Jego uderzenie blokują obrońcy, ale poprawka Konrada Szczotki jest precyzyjna i tak pada ósma bramka w tym spotkaniu. W 75. minucie meczu Cisowianka Drzewce, Awia Świdnik 8-0. W 80. minucie spotkania kolejny błąd przy wyprowadzaniu piłki popełniają piłkarze Awi i Jan Wankiewicz podaje na skrzydło do Krystiana Kobusa i jego dośrodkowanie zamienia na bramkę Sławomir Radzikowski. W 80. minucie spotkania Cisowianka Drzewce, Awia Świdnik 9-0. A to już 87. minuta meczu. Piłkarze Cisowianki wyprowadzają piłkę z własnej połowy boiska. Krystian Kobus naprawia swój błąd i otrzymuje podanie od Sławomira Radzikowskiego. Wpada w pole karne, ale jego uderzenie mija bramkę gości. Jeszcze w 89. minucie spotkania gospodarze wykonują rzut rożny. Konrad Szczotka dośrodkowuje i Sławomir Radzikowski przepiękną główką zdobywa 10. bramkę dla swojego zespołu. W 89. minucie meczu Cisowianka Drzewce, Awia Świdnik 10-0. Wiedzieliśmy przed meczem, że liczą się tutaj tylko 3 punkty. No mecz mówię, że trochę może na początku za wolno graliśmy jeszcze w piłkę, ale już z biegiem czasu coraz lepiej to wyglądało, no i worek się rozwiązał. Taki mecz w pamiątowej nam na pewno dużo pomógł, bo chłopaki widać, każdy złapał więcej luzu. No i przekłada się potem to na boisko i na grę w piłkę. Przed nami kolejne spotkania. Czy będzie wyglądać to wszystko podobnie jak dzisiaj? Mam nadzieję, że tak i zrobimy wszystko, żeby do końca zdobyć komplet już punktów. Myślę, że zagraliśmy całkiem przyzwoity mecz, zrealizowaliśmy wszystkie założenia, które trener powiedział nam przed meczem w szatni, graliśmy piłką, wykorzystaliśmy dużo sytuacji, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego meczu. Tutaj przyszedłem pomóc chłopakom, między innymi wygrać ten mecz w Poniatowej. Myślę, że przyczyniłem się do tego zwycięstwa, do tego też, bo parę razy fajnie pograliśmy tutaj w obronie. Jestem zadowolony i myślę, że to jest krok w przód dla mnie, jak i dla całej drużyny. Yeah, sure.